Siema! Cześć, cześć! Dzień dobry. Siema. To już wiemy, czemu siema. Policja przyjeżdżała obok. Nie wiadomo. Siema. Siema. Dobra, to chodź. Podoba ci się mój sweter? Co to za rękawiczki takie białe? Żeby fitowały. Pies na deskorolce. Z deskorolką. Na deskorolce on nie jest. On stoi obok deskorolki. Dobra, chodź. Wyglądasz lepiej niż wczoraj. No bo ty ten outfit ja wybierałem, tak? Dobrze. Dobrze. Ogólnie. Ile masz kartek w notesie, bo może nie starczyć? Dużo. No dobra, dawaj, co się dzieje? No to ogólnie rzecz biorąc, wiesz gdzie jest ten gość od kluczy, nie? W paleto tam w kiblu. Nie. No dobra, to ci potem pokażę. To nie jest ważne. Od jakich kluczy? Biorąc, byli ludzie od Spadino, był Dia, zaczęli strzelać do Dii, to się chłopaki wkurzyli, zaczęli do nich strzelać, potem przyjechała policja zaczęła strzelać do wszystkich, potem Dorian rozstrzelał policję, no ogólnie rzecz biorąc... Dzień dobry! A co wy tu robicie? Dzień dobry! Panie kuj, bo jest taki problem, że po prostu tam jest taka kolejka, że nie chce nam się wchodzić. Nie ma pan coś na wynos czasem? Już przyniosę! No. Co trzeba? Takiego szejka. Szejka? Ile? Ta, dwa. To ja mam tutaj, przy sobie. O. Panie Pisikela, raid z sweterka. Nawet trzy. Pies z deskorolką, a właśnie przechodził obok pies. Niesamowite. Jest potato? Chyba potato. Jest potato. Oczywiście, że ała. No i fajnie. A dla reszty państwa coś trzeba, czy tylko dla pana? Chcecie coś? Nie. Dobra, potato, uważaj, bo jadę. Dziękujemy. Widzenia. No, bo generalnie będziemy oblegać szpital, będziemy mieli długie i potem będziemy niekorzystną dla wszystkich rzecz robić, a potem jeszcze bardziej niekorzystną. No, a co? No, a dalej co się będzie działo? No, ale ogólnie to jest fajne ze Spadino. Nie strzelam do legalnych biznesów, staram się nie strzelać w mieście, a tak spokojnie, to na jak chcesz. Nie, no i git. Ała, uiła. Ty, a jakbyśmy potem to na akcję wzięli? Ała, uiła? Przyczepić ładunki do niego wybuchowe? Flashbanga przyłożyć do niego, on wybiega z flashem i w policję i my wtedy uciekamy. O Boże, zmieniam całkowicie plan w takim razie. Słucham? Co jest potato? Potato jest totalnym koksem od teraz. Łof. Ała. Koks! Ej, dobra, ten plan jest teraz jeszcze lepszy w takim razie. A co jeżeli uśpią psa? Nie, no pały cię. Pozwiemy ich brutale. Forsce kapsa! Nie, no co ty, potato, ale przecież potato nawet nie wie co będzie robił. Włożymy mu do pyska flesza i po prostu sobie biegnie, powiemy idź piesku. Mr. MC. Serdecznie. Panie MC. Dokumencik przygotowany, ambulanse są gotowe, Dia ma wszystko przygotowane, więc jest git. MC dzisiaj, jedyne co będę od ciebie wymagał... O kurde, ty. Mogę od ciebie jednej rzeczy wymagać, słuchaj. Ale to Dia ci będzie musiał powiedzieć, dobrze? Dia będzie o 21:00, on będzie koordynował jedną część planu, przy której możesz się przydać. Bezprzypałowa część, jak coś. Ale może być też przypał, nie? Wiadomo o co chodzi. A, ja tam będę stał. Dobra. To jak będzie Dia, to powiem wszystkim, żeby się z nim skontaktowali, bo jeszcze go nie ma, dobra? Okej, w porządku. Okej. Thanks, man. No i git. Dobra, widzowie, trzeba zrobić outfit na dziś. Outfit na dziś brzmi szaleni doktorzy. No bo tematycznie do szpitala, a jednak będziemy chodzić z długą bronią. Co oznacza, że musimy trochę być tacy, wiecie, crazy doctor, you know? Ale przebierzemy się dalej, żeby nie spalić. Widzowie, powinniśmy zacząć bez nakrycia głowy, bez maski. Tak będzie git. Dobra. Przyklepane.
studia się na coś przydały? No proste. Czajcie taki serwer Turbo Hard RP? Żeby być w policji, musisz być policjantem, żeby w IMS-ie pracować, musisz być lekarzem. Już wiecie, jakiś insane poziom po prostu. Okej, okay, torba. Na szyi. Nie wiem, czy ja muszę zakładać, żeby zapisać, ale walić mogę zapisać. Medyk szalony. Pog, pog. Dobra. Kaśka miała fajny biust, no nie mogę. No i tak to wygląda, mnie, czapeczko. Dobra. Fajno. Skarpeta. Już dwa. Miałem dzwonić. Siema. Słuchaj, skarpeta. Czy ty się zaznajomiłeś z planem działania? Tak, cało obejrzałem. Wszystko wiesz, bo ty będziesz kluczowy, bo wiesz, negocjacje, no nie? Więc musimy wiedzieć. Słuchaj, mam genialny plan. Wiesz, kto jest chętny na akcję? Znaczy, chętny to jest dużo powiedziane. Ten pies potato. Słuchaj, myślałem, żeby dać mu do pyska flashbanga i żeby wybiegł ze szpitala i zaflaszował k***a policję, bo oni nie będą widzieć, że ma w pysku flashbanga. Ale coś po... No, lecimy. Słuchaj, ja długo biorę. Fuck it. Fuck it. Biorę długą i ten. I mam już strój. Spotykamy się? No. Myślę, czy pisać. Pod mieszkaniami będę, pod mieszkaniami będę. Dawaj pod mieszkania. Plan jest mocny, co? Plan jest zajebisty. Halo? Jak tam statusik? No teraz tak, no kierowca ogarnia, właśnie rozmawiałem tutaj z jedną osobą z EMS-u i tylko powiedz tak, on będzie na szaro ubrany, szara koszula. Żebyście wiedzieli, że ten to jest nas? Osoba, która wam... Okay, tak, okay. Tylko wiecie, tylko pamiętaj jednej bardzo ważnej rzeczy, bo aha, oni chce stracić pracę, musicie do niego celować zbroj, nie? Żeby wiem, on... wiem, no, nie, luzik. No. Ale on wie, co ma robić? Tak. W sensie, no wiecie, wy było jak powiecie, no i wiecie, musicie było powiedzieć do policji, typu winda... Tak, nie no, my wiadomo, no. Powiem mu wszystko, tylko żeby on po prostu, wiesz, wiedział, jak, to, co ma robić, tak, nie? Tak, będzie wiedział, tylko sytuacja jest taka, że on albo będzie 21.30, albo 22, bo on musi jedną sprawę jakoś załatwić i po prostu on mi da od razu znają informację, o której, wiesz, będzie dostępne, no, dobra? No, ogarnij sobie tam kierowców wszystko, nie? Żeby dobra, każdy był... Dobra. Jak coś, to zmieniłem troszeczkę tam... Ufarbowanie jednej rzeczy, tak to powiem. Dobra, spoko. Dobra, okej, okay. No dobra. No to dobra, to w kontakcie. Cześć Yoshi, tak? Masz potato? Mam, wzięłam. Super, trzymaj go na rękach, nie wypuszczaj przez 5 minut, zaraz zadzwonię. Dobra. Słyszymy, Dorian? Mhm. Przebieramy się, ale schowaj rzeczy do torby. Wyjdziemy nago, okej? Okay? Mhm. I ty Karbo, no, poczekasz w Sand Kingu, żeby nam go nikt nie szmychnął, dobra? I potem ty pójdziesz. Dobra. Tu. A dzisiaj była strzelania z tymi, gośćmi się podjarałem. Dobra, to później ten. Idę dobra po rzeczy. Jest. No ale przecież powiedziałem, nie, żeby tak, jedna ale osoba... Wsiadam sobie na kierowcę. Dobra. Chill. Co to jest? Namiot. Widzowie, zaczyna być grubo. Jak już dostałem suba od Julii, to wypada go odnowić 3, kacaj na ten tekis. Dobra. Witam Evron, będziesz oglądać finały FNCS? Evron salute. Cześć, nie będę. Jak są triosy, to jest tak nudny tryb, że mi się nie chce nigdy tego oglądać. No, ale kolega w dupie boomboxa ma i nie wie, jak go wyjąć. Poradnicie coś? Tak? Hej, gdzie jest ten pies? Apartamenty. To... Mhm. O, widzę cię. Chodź. Do wyjścia, do wyjazdu. Sand King czarny. Mhm. W sanku masz to, co masz. Mhm. Dobra. Cześć, piesku! Hałamiła! Chodź do pojazdu, piesku! Oj,
papa. Chodź, potato, wezmę cię na rączki. No i super. Haławiła. Łof, łof. Z psem na akcję to jeszcze nie jechałem. Z psem na akcję to jeszcze nie jechałem, nie? Wiesz, Carbonara, jaki pies będzie miał zadanie? Nie. Damy mu do pyska flashbanga i wybiegnie ze szpitala. No przecież on umrze. Nie, nie umrze. Na pewno? No, nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Potato, chcesz to robić? Haławiła. Łof, sklep łof. Ze szpitalem, sklep z ciuchami go. O, faniutki. Zajebistą masz misję. Słucham cię, Dia. To sekunda, bo się przebieram. Sklep z ciuchami Grow Street, jak chcesz. Dam ci GPS, chodź tu, to oddasz komuś od razu i tyle. Już tyle GPS. Dobra. Dobra, stoimy Dia, tu, leć. Leć. Nie wyjeżdżaj, no Dorian, przecież przebiegnie się. Ja tu do was. Co jest? Cześć, Erwin, co robisz? Nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Bo zaraz będziesz zajęty bardzo. Ja będę zaraz zajęty? Ty będziesz bardzo zajęty. Ja? No. Siedzę. A ty? A gdzie siedzisz? W samochodzie. A ty? O, fajnie. Też siedzę w samochodzie. Zaraz oboje z niego wysiądziemy. Okej. Okay. A gdzie tam jeździsz? Czy co tam jakieś wiedzą? A jeszcze? Co ty, nie wiem, znowu jakieś przesłuchanie? Nie no, tak tylko pytam, z ciekawości po prostu. Z ciekawości? Okej, okay, zaraz będziesz bardzo zajęty. Zaraz będziesz bardzo zajęty, Montana. Kiedy będę bardzo zajęty? Za ile? Za 10 minut, max. Okej, okay, na razie, trzymaj się. Niech wie. I tak nam nic nie udowodni, nie? Czy wszyscy wszystko mają? Broń? Tak. Tak. Flashbang? Tak. Stroje? Tak. Tak. Okej. Okay. Wszyscy wiedzą... Dorian, wiesz co? Wiesz... Słuchaj, staj na chwilę. Dorian, głównym celem jest, żeby podpisali dokument, który na maila ci prześlę tutaj telefonem, dobra? Ty musisz przekazać to osobie dowodzącej negocjacjami, żeby to podpisała. To jest główny cel. Za resztę możemy wziąć kasę, wiesz, sfejkuj, że wolny przejazd, takie rzeczy, dobra? Cała trójka zna nasz plan, tak? Zapoznałem się z nim od A do Z. Dobra. Piesku kochany, włożę ci do pyska flashbanga w odpowiednim momencie i powiem waruj. Nie waruj. Aport. Pepsi się przelała. Tak, aport. Zakładamy wszystko, panowie. Od razu wjeżdżamy z buta i... Ale jestem gotów. Tak nigdy. Dobra, chłopaki, to co? Powodzenia. Powodzenia. Pamiętajcie szybki o głównym celu. Szybki żółwik. Żółwik. Tak. Na szpitala jadą. Dobra, git. Ja. Dobra. Ja. Chociaż powiesz, kiedy się przesiadam na temat opieka, nie? Jedzie. Przepraszam! Chcesz sprawdzić jakiś paragrafik? No. A jak chcesz, to mój sprawdzić. Czekaj. Chyba doktor Plaga przyjechał. Dobra, do środka szpitala w tym momencie! Wszyscy ręce w góry podnoszą, wodzą do szpitala! Jeden po drugim! Właź! Dajcie powolutku. Dobra, idę. Przeszukuję szpital. To jest napad! Podnoszcie ręce do góry w tym momencie! Idźcie do przodu szpitala! Wszyscy do lobby! Za nimi! Wyjazd, do lobby! Co tutaj się dzieje? Wszyscy pod drzwi! To. Rzędem pod drzwi! Ustawcie się ładnie! Dobrze, spokojnie, nie za blisko! Tutaj gdzie ja! Zapraszam. Panowie, teraz wszyscy ładnie po jednym telefony wyrzucają na podłogę. Poproszę. Najpierw pan. Super. Telefony na podłogę. Fantastycznie.
nie zabierzemy im wam, ale jeżeli go podniesiecie, dostajecie kulkę w głowę. Do środka, bo zastrzelę, do środka wszyscy. Słuchaj, weź jednego zakładnika i pilnuj wind, żeby nam od góry nie przyszli. Jasne. Dobra. Dobra, chodź ty, Blondas, chodź. Do tyłu idzie. Spokojnie, zapraszamy do rzędu. Kurwa, Blondas, czego nie rozumiesz? Tędy do tyłu. Czego chcesz? Co tu się dzieje? Słuchaj. No. Jak będą negocjacje, no nie? No. To słuchaj mnie teraz, słuchaj mnie. No. Powiedz im, że mamy też zakładnika z tyłu, żeby nawet nie myśleli, żeby górą wchodzić, okej? Okay? Dobra. Bo mogą pomyśleć, żeby weszli od góry. Tam jest nasz człowiek z kilkoma zakładnikami, więc powiedz im, od razu daj znać, żeby nawet nie myśleli, żeby wchodzić od góry, bo tam też mamy za ludzi. Dużo ich jest, weź dziadka, niech zacznie ich bronić też. Ten NPC, niech im tak. NPC! NPC-ta wziął, dobra. Ktoś inny niż NPC. NPC, słuchaj! Witaj! Mam dla ciebie misję! Będziesz celował z palca! Zapraszam! Zrobimy podmiankę. Musi nas być chyba więcej. Dobra. Biorę ze sobą. Macie tutaj torbę, kładę wam na ziemię. Swoje rzeczy. Wszystkie swoje rzeczy niebezpieczne, latarki czy inne, wrzucacie do koszyka. Słychać ich wszędzie, ja pierdzielę. Te rzeczy do koszyka, ja to kładę tam na bok, na ten i sobie weźmiecie to. Każdy, broń, wszystko. Dzień dobry, pan jest negocjatorem? Co się dzieje w środku? Pan jest negocjatorem? Tak, słyszymy się, słyszymy pan. Jestem negocjatorem, ale musi pan na zewnątrz wyjść, bo inaczej to nie pogadamy. W środku będziemy rozmawiać. W środku? Tak. Dobra, to... Nikt panu nic nie zrobi! Jak i zaraz wrócę, zachowajcie spokój. Dobra. Agresywny NPC. Tak je! NPC. Jeśli ktoś spróbuje zaatakować... Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Weź poklamy. Nie, i jeszcze tam 13. Techowa liczba. Nie mam lotni. A no tak, nie ma lotni. A gdzie mój spadochron? Przecież miałem go na piątce, ty podmieniłem za latarkę, gdzie on jest? Ja nigdy spadochronu nie odłożyłem, ty! Ej, legit się zbugowało! No bo miałem przed chwilą! Ty, no miałem ten spadochron! Ja go nigdy nie odkładałem! O kurde. Dobra, spokojnie. Musisz wynegocjować jeden spadochron. Okej? Okay? Wynegocjujesz jeden spadochron. Mamy pytanie do wszystkich zakładników. Czy ktoś ma przy sobie spadochron? Nie. Nikt nie ma. Akurat nie wziąłem. Okej. Okay. Spoko. O, to będziesz musiał wynegocjować jeden. Może wiecie, z zakładnicy mielinem? No. Nie wiem, jak to się stało. Raz Pisikela tutaj sobie przejął, raz przejął tutaj sobie Montana. Ale olali temat ogólnie, w razie czego i tak już jest to zabezpieczone, tak, że raczej tam nic nie mogą zrobić. Druga sprawa jest taka, że jak coś, to pisz, żeby pisz, jak już będziecie, wiesz, gotowi, żebym wiedział, kiedy ludzie powiedzieć, że mają się uszykować, nie? Słuchaj, Dia, jest przypał. Potrzebujemy dwóch spadochronów, a już jesteśmy w środku. No dobra, to ja tam... Ja mam pomysł. A macie tego medyka, byście wtedy rzucilibyście na dach. Ja pojadę po tego, po helikopter wląduje na dachu i on pójdzie na dach i zabierze i da wam te dwa spadochrony. No może tak zrobić, ale oni to raczej... Ty, wiem! Psa wyślemy! Psa? Mamy tego psa? Psa po spadochrony. O kurwa. Ty, to może być złoto. A, słuchaj. Psa w sensie... Potato mamy w środku. No. A, no dobra, to rzeczywiście.
Wypuścicie, on do mnie przyjdzie, on tam wskoczy do środka, bo przecież go nie będą przecież tej zobaczyć. Dobra, to słuchaj. Pies będzie czekał po drugiej stronie ulicy, przed szpitalem po drugiej stronie ulicy, dobra? Dobra, dobra, to ja jestem dobra. Dobra. 13 zakładników. Potato! Chodź, Potato. Przejęliśmy go. Potato, słuchaj. Masz zadanie. Wybiegniesz ze szpitala, jak piesek chillowy, i po drugiej stronie ulicy przed szpitalem przyjdzie Dia z dwiema paczkami. I wrócisz tu z tym sprzętem, dobra? Czekaj, dam ci chipsy. Proszę, powodzenia. Hał, hała, powodzenia. Na otwarcie prywatnej kliniki. Moje? Jakub Przykucyk. Wiem, ale dokument panu pokażę. Dobra, wypuszczę wpływową osobę w mieście. Pana kuja. Wychodzisz, kuja. Chodź na chwilę ze mną. Ja? Tak. Chińczyk wychodzi. Słuchaj, jednego medyka trzymamy do końca, to możemy wziąć tego, tutaj, dobra? Dobra. Jego nie wypuszczę. Jak sytuacja? Jest git. Stary, oby się udało, bo na wakacje lecę sobie dzisiaj po tym. Okej. Odpocząć od wszystkiego, bo po tej akcji to będzie trzeba. Serio? No. Wylatujesz? Na jeden dzień, więc chilluwa. Ale to nie za teraz, tak? Nie. A, okej. Okay. No dobra, to pilnuj. Paczka została przekazana. Czemu pies został z tej Izea? O! Słucham? Panie napastniku, można sobie... A jest sędzia? Zaraz będzie można, spokojnie. Znaczy, jakby to będzie sędzia albo Sony Lightweed, to lepiej. Większy autorytet. Off. Pies z patochronami. Przegina jest w chuj, nie? Uff. Piesku, chodź! O, myślisz, że nagrody nie ma? Oh yeah. Uf. Dobrze, proszę bardzo. No. No, widzowie, ciężka sprawa. Do kogo celujesz? Do wszystkich. Jak idzie? Dobrze. Co tam się udało? No, chyba git. Co tam się udało? Na razie? Dokument? Na razie nic, no. Jak coś, każdy ma spadochron, no nie? Także to tam już nie musisz. Weźmy dokumenty i po prostu, nie wiem, może trochę hajsu? Okej. Dobra. Słuchaj, weźmiemy na górę tego medyka w szarym, okej? Okay? Więc na samym końcu zrobimy tak, że zostanie dwóch zakładników za wolny przejazd, nawet możemy dać dwóch, i ten szary medyk. I tam w momencie, jak oni powiedzą, wiesz, o 30 sekund i możecie ruszać, to wtedy idziemy z szarym medykiem na dach, dobra? Sprawdź, czy Lucian ma Anno Just In Case. Okej, już sprawdzam. Pyk. Panie medyku, zapraszam za mną. Czy ten pies? Ja, czyli Ferdek kiepski też jest ta meba, bo dobrze odgrywa swoją rolę. W momencie, kiedy panu powiem, zabierze pan nas na górę. I jeżeli nie wykona pan naszych poleceń, zabijemy pana. Nie róbcie mi krzywdy. Proszę wracać na miejsce. Jak sytuacja? Nie, do przodu. Dokumenty są już przekazane. To idę jeszcze tak na oko. Zaraz zapytam. Ciężko stwierdzić, bo oni się strasznie ociągają. Dobra. Halo? Jak tam sytuacja? No my sobie siedzimy i czuję bombę, no nie? Dobra, chill. Dobra. Jak to tam wyglądało, Dia? Opowiedz mi jeszcze raz. No słuchaj, to była taka sytuacja, że my sobie, tak, ja sobie jestem, patrzę i nagle przejeżdża sobie bicykla, tak kawałek się podniósł brama, odjechał i słyszałem tylko tak coś. Widziałeś to? 3 minuty później podjeżdża Montana.
O kurwa, wychodzi na początku, nasteruje, a potem... I co, nagle się cofa do tyłu i nie wiem co chodzi, wiesz? A, to więc, luzik. Ale docelowo mamy wszystkie papiery i wszystko. Macie więc, te wiesz, papiery, tak? Dobra, tak, każdy dostał ode mnie, no. Okay. Ty też dostałeś ode mnie. Wiem, wiem, czego, widziałem, no, widziałem. No, super, dobra, dobra, hej. Dobra, hej. Jak dole, Dorek celuje, gada przez to, nikt nie celuje z zakładników, ty się za dużo kręcisz. Dzięki, Kate! Dziękuję bardzo za donate'a. Dziękuję za donate'a. Dzięki. Dziękuję ci. Teraz tak. Ty, przyjemniaczku. Ty, przyjemniaczku. Ty, i ty, przyjemniaczku. Stopcie. Stop. To perfe. Właśnie, wasza tu. Wychodzicie. Zakładnicy, podejdźcie tutaj do siebie trochę bliżej, żebyście tak nie było takiej dziury. Zapraszamy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Teraz każdy już o tym wie. PC, normalnie twoje ten. Witaj! 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 Do prokuratora. Witaj! 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 A wiedziałem, że jeszcze na tym patchu jest zgliczowany. No daj trzy normalne. Witaj! No. Jeżeli to jak zaczniecie dialog za często, to się zgliczuje. Czyli na razie co mamy? Daj mi ten. Mamy dokument? Jest słod jak coś, jest dokument. Jest dokument i to tyle na razie, tak? To tyle, tak, no. I mamy 1, 2, 3, 4, 5. 5 jeszcze zapasowych. Weź tak. Wolny przejazd i brak tak helki przez minutę. Wolny przejazd, brak helki przez minutę. Dobrze, dobrze idzie. A gdy Inos przemówił, ten stał się jego sługą. Inos tchnął w niego część swej boskiej mocy. Brak helikoptera podczas pościgu za prokuratora. Nie mogę z tego, Luciana. Nie wiem, jak to zrobić. Dorek, musisz to ogarnąć, bo w pewnym momencie ten w szarej jest, słuchaj, od nas, okej? Okay? On jest od nas, tylko nie możemy dać, wiesz, pozorów, że on jest od nas, no nie? Wiesz, po prostu musimy go szantażować. On wpuści nas na górę i uruchomi sprzęt, no nie? Także fajnie było, gdyby... Jak długo będzie się rozpędzała? Mega krótko. Więc może byśmy zrobili tak, że... Kurwa, nie wiem, wiesz, i zróbmy tak, że zostanie ich trzech. Dwóch za wolny odjazd i ten w szarym, no nie? I nie wiem, może my w pewnym momencie po prostu z nim pójdziemy, z tym szarym? No dobrze. A, miej na uwadze, że mamy zakładnika jeszcze z tyłu, nie? Wiesz, pilnuje wyjścia tylniego, więc dolicz jeszcze jednego. Nie licz, mamy sześciu plus szary medyk, też no nie? Coś jeszcze z tego, bo tak naprawdę moglibyśmy już wyjść, mamy podpis, a mi się nie chce z nim negocjować. Wynegocjuj pół... 5k za każdego zakładnika pozostałego i wolny przejazd. Jak nie da się z debilami negocjować, to weź 5k. Dobra. Czyli wolny przejazd za dwóch i za czterech... Bo oni by nawet teraz nie zauważyli, że my wyjdziemy stąd, wiesz o tym? No chyba, że tak to robimy. No to oni nawet nie zauważą, nie? Mhm. Słuchaj, wynegocjuj kasę, wynegocjuj pisz kasę. O tym, 5... pomyśl o tym. No wiem, wiem. Nie, no tak to chyba nie. Chociaż to było śmieszne w sumie. Ty, w sumie... Ej, dobra, ty nie. Słuchaj. Co? Możliwe, że zaraz będziemy stąd się zabijać. Na przyczajce. Ninja przyczajka. Jak ninja przyczajka? No spokojnie, spokojnie, bądź gotowy. Ale to o czym myślę? Tak, tak, tak. Cały plan. Plan nasz. Plan nasz. A, dobra, czyli realizujemy. No, okay. Realizujemy. Słuchaj, twój pomysł jest git. Zajmij ich na chwilę i robimy akcję. Szary medyk, chodź tu. Skupcie się przy sobie. Bardziej. Już! NPC, niedługo będzie operacja, okej? Okay? Dobrze. Ty znasz plan? Wysyłałem, nie? Znam. Dobra. Znam. O tej tuś. Uf, weź do ust. Jak powiem aport, to wyskoczysz i dasz płatnym panom policjantom prezent. Uf.
Chyba, że się boisz, piesku, to nie musisz. Nie chcę robić presji. Nie, no nie musisz, spokojnie. Nie, nie, to możesz od... Kurwa, nie chcę presji na psa. Okej, fajnie. Wymiana. Chodź, mała. Chodź, Lala. O, laksa. Lecz, Lalunia. Miło opuścić ręce, a dobra. Podnoś, podnoś. Nie wychodzisz na wolność, idziesz tylko do przodu. A, okej. Okay. A, szkoda, już myślałam. Okej. Okay. Stójcie, stójcie, ładnie. Jak znikniemy w drzwiach, odlicz 10 sekund i biegnij, dobra? Dobra. Chodźmy. Piesku, jak wyjdziemy, to aportuj. Dobra, młody, otwieraj przejście na górę. Już, tamto. No dobra, bo jednak wiesz, bardzo ważne życie. Otwieraj, otwieraj. Puszczaj. To tak działa? Dobra, niech wyciągnie Helę. Pośpiesz się i Helkę wyciągaj. Wyciągaj Helkę, bo cię zbierze. Jeszcze po jednego, jeszcze po jednego. Odbierz Helkę, bierz Helkę. Bierz Helkę, bierz Helkę. Dobra, niech idzie po jeszcze jednego. Dobra, pójdę. Nie, a bierz gdzie? Wiem. Poczekaj na niego, poczekaj. Tak szybko mi rzuć. Wytrych mi rzuć. Jaki wytrych? Masz, 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 masz. Widzą nas? Nie widzą nas. Helka nas widzi. Dobra. Dawaj. Dawaj, dawaj. Wiesz gdzie? Dobra. Max do góry, Max do góry. Góra Max. A ty masz licencję, Dorek? Mam, no bym już się rozbił. Dobra, Max z góry, każdy, każdy do innej, każdy do innej. Dobra, może być, może być. O. Powodzenia, panowie. Dobra, 3, 4. Nie, no poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już, 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 jest git na pewno. Dobra, go, bo oni się przygotują. 4. Powodzenia! Powoli, ogień, ogień! Go, go, go! Go, go, go! Serio, już nas przyblokowali? Go, go, go! Pełna, pełna! Go, go, go! Pełna! Wiara, 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 panowie! Go! Go, go! Pchaj z tyłu, pchaj z tyłu! Stoj się! Spakuj się!
Jako jedyny uciekłeś XD. Pomóż! Help me! Spasiba! Dokąd? Mieszkanie. Nie, nie, nie. Mam inny pomysł. Tu, proszę. Gdzie? Zaznaczyłem sklep z ciuchami, Go. Jakiś chłopcy stoi ratował. Ja pierdzielę. To nie część planu. Ale się szybko tam dostali do nas. Ja pierdzielę. Chcieliśmy się w ambulansach zespredować na całe miasto. Ciężko z tym słotem, powiem wam. Bo wiedzieli, no w sumie ta, znaleźli, nie? Może byliśmy po prostu za blisko miejsca, ale wiecie co, nie chcieliśmy... Spasiba! Merci beku! Oni od razu wiedzieli, no to jest, to był ten problem. Mieszkania bym prosił. A my się chyba nie znamy. Erwin Knuckles. Dave Brown. Ale to, że z buta uciekłeś z fatowi, to hit kurwa. Trochę grubo, widzowie. Bo mogliśmy wziąć tą Helkę i polecieć gdzieś dalej, wyskoczyć, ale z drugiej strony nie chcieliśmy abuzować Helki, nie naszej. Więc stwierdziliśmy, że tylko się podbijemy do góry i spadochronami polecimy, ale oni wiedzieli, gdzie były te ambulansy nasze, nie? Z drugiej strony ukryj 8 ambulansów, nie? Ten hangar był zamknięty, wiecie, tą klapą, nie? Dziękuję, tu moja wizytówka. Dziękuję. Ale wszyscy mieli w tym mieście. Chyba. Chyba. Co z psem? Okej, okay, to teraz może... A nie, nie muszę do torby, przecież mogę zrobić już tak, 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 tak. Teraz akurat schowam te spadochrony. Dobra, niech teraz LSPD dalej wracają na zgłoszenia o włamaniu, zamiast jakąś akcję robić, mieć inną. Nie, no teraz to już, jeżeli nas wyczaili, to git dla nich. Good for them. Tutaj już też nie ma, wiecie, co się tam napinać. Ale no. Przepraszam, czy ja mógłbym mieć podwózkę na czerwony parking? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Super, dziękuję. To się na odholownik, tak, nie? Na odholownik. Mhm. Dziękuję panu bardzo. Proszę bardzo. Okej. Okay. Teraz tylko nie dostać bana za psa ze spadochronami. Pokczamp, oby nie. No to trochę było przeciągnięte. A z drugiej strony pies mówi hałam. No, no, nie wiem, to jest prawie człowiek już. Moja wina, że ten pies moje polecenia słucha, żeby pójść gdzieś po coś. Może jest totalnym koksem. Idź na drugą stronę ulicy. Hał, hała! Hał, hał! No trochę grubo. Wytresowany! Powiem wam tak, jak jest słod, ja i tak nic nie zrobię. To już jest raczej PDW dla wszystkich, ale nie mam nic przy sobie, co mogę jeździć. Wiecie, ja mam ten argument, że zawsze jestem tam, gdzie coś się dzieje, na zasadzie, żeby sobie obejrzeć, nie? Więc jak ktoś powie, czemu tu jestem, to ja mówię, kurwa, helikoptery słyszę, to sobie przyjechałem zobaczyć, co się dzieje, nie? Więźniarka. No tego się nie spodziewałem akurat. Na pewno Helka już dała info, że się kręci Dominator, więc nawet nie mam co podjeżdżać, ale sobie zobaczę, co się dzieje. Co się dzieje? Co tam u ciebie? A nic. U mnie też nic. Że nie współpracowałeś z tą akcją, która przed chwilą miała miejsce, w której twój przyjaciel Diagarson. A masz mnie? Sprzedał. A masz mnie? A masz mnie? Nie mam cię. A masz mnie? Tak, nigdy mnie nie będziesz miał. Nigdy mnie nie będziesz miał. Jestem 10 kroków przed wami. Erwin,
Erwin Nakles, słucham. Jeżeli brałeś w tym udział, to Diagarson spierdził wam całą akcję. Dobrych czemu? Masz przyjaciół, a co zrobił? Pracowników. To ja jestem 3 kroki przed tobą. Myśli... Jakie tu są FPS-y? Co się dzieje? Ta więźniarka chyba tak robi. On jest 3 kroki przede mną? Przede mną? Ja jestem już w dominatorze przebrany. Myślę, że plan nie był najgorszy. Ogólnie przejmowanie szpitala jest bardzo na granicy, bo to jest już, wiecie, terroryzm trzykrotny. Wydaje mi się, że plan był git, tylko że jest problem. Winda kiedyś działała tak. Nie widziałem, że to tak działa. Winda kiedyś działała tak, że medyk, jak otwiera windę, to osoby mogą nacisnąć E i przejść. Okazało się, że chłop musi nas brać na ręce, nie? Więc tak naprawdę ten element BUM! Nas nie ma. Trwał, nie wiem, pół minuty, no nie? Więc jeszcze ten medyk zaufany od D miał zostawić kluczyki w środku, a nie zostawił, więc jeszcze był wytrych. Ale i tak to nie miało znaczenia, bo policja już czekała przy naszych ambulansach. Po akcji zapytam się Montany, jak to dokładnie było. Ciekawe, czy mi powie, bo ja mu mówię plany. Jakby nie powie, to go zwalniamy z policji. Siema. Siema. Co tam? Co tam? Załatwiliśmy papiery na klinikę dla MC. Było oblężenie szpitala, kilkugodzinne. Nie no, kilkugodzinne, to nie godzinne. Ja tylko ja uciekłem. No, twój chłopak jest pewnie... Ujdzie. Aha. A to nie jest mój chłopak już. Tak? A no tak. A, no, chyba znowu... No nie wiem. No nie jest. No, a co teraz robisz? Stoję przed szpitalem, a ty co robisz? Podjechać pod ciebie? Właśnie ja chciałam pytać, czy podjechać gdzieś. No to go w szpital. Dobra. Potato to jest kozak. Chciałbym, żeby mi opowiedział, co się stało. Szkoda, że nie umie mówić. Potato, bum bum? How bum, how bum, lubu lubu. Wiesz co, jakie było zadanie Potato? Dałem mu flesza do pyska, miał wybiec przed szpital i zajechać w ulicy flashbackiem w mordę. Jak będziemy uciekać, to powiedział hał, hał, bubu, dubu, to chyba tak. Ty, widzicie te FPS-y? Co jest z tą więźniarką? Jezus, ona przyjeżdża i normalnie FPS-ów nie ma. Halo, weź ten pojazd. Monka S. Sabotaż. Co tam? Do meczka dojeżdżamy, stąd szpital zamknięty, nie mam tutaj parkować. Mam w ciebie wjechać, żebyś się zgniótł, czy co, panie Montana? Masz dwie opcje, albo odjedziesz, albo zostaniesz aresztowany. Wycofujemy się, tam jest wyjazd. To koniec, Montana, z nami. Okej, okay, tam jest wyjazd. Pewnie, dzięki. No. Co ja usłyszałam właśnie? Co? Co? A nic, chyba tylko mi się w uszach przesłyszało. Albo mi piszczy, czy coś. Widzowie. Chau, chau. Chau, boom. To już czas. RIP. Usunąłem jego kontakt. Mówiłem mu wszystko. Bo był moim przyjacielem, ale on wykorzystuje te informacje. W końcu Bogu. Do swojej pracy. Po tym jak złapał mojego przyjaciela, zadzwonił do mnie i powiedział: na pewno masz coś z tym wspólnego, udowodnię ci to. Twojego przyjaciela znalazłem. Wow. Jeżeli tak, ma wyglądać nasza relacja. Że ja mu mówię coś przyjacielska, on to wykorzystuje w pracy. Jeszcze, żeby moich przyjaciół wkopać bardziej. No. To wolę gadać z pisikelu. Ja nie
chcę znowu do więzienia. Carbonara. Leżę na łóżku, ja nie chcę znowu. A ja znowu uciekłem z dokumentami, kurwa, jedyny. Nie chcę znowu do więzienia. Słuchaj, no wiem, dobrze, co możemy zrobić, Karba? Nie wiem, wyszedłem na zero na koncie w końcu. Dobrze, powiedz, że będzie się reprezentował. Krystian... Poczeka pan, panie Bongo, rozmawiam z kochanym. Krystian Prawdziwek, dobrze? Za 5 minut podjedzie Krystian Prawdziwek. Dobra, tak powiedz gdzie? Tak. Na komendę. Jesteś na komendzie? My jeszcze na szpitalu leżymy w 10. No tam nie da się podjechać, stary. Wiesz, to jest pod już szpitalem? Panie Bongo. Pod szpitalem są stare jakieś helikoptery, radiolki, słoty. Nie wiadomo co, nie da się podjechać. Ale... Rozumiem. Panie Bongo, lubi pan słoiczki? Chce pan jakiś barszczyk? Jak będziesz w celi, powiedz, to ja przyjadę jako adwokat. Dobra? Okej. Spokojnie. Carbonara. Kuj, zrób mi licencję adwokata na nazwisko Krystian Podgrzybek, chyba. Erwin, kurwa, no. Ale wiesz, że nawet ja nie mam licencji adwokata. Ja tam chodzę, mówię, że jestem adwokatem. No to zrób mi. Nie, Krystian Prawdziwek, Krystian Prawdziwek. We ogarni. Dasz radę? Dobra, pogadam z Arturem. Ale dobra, poczekaj. Tak, teraz, w tym momencie. Będę bronił Carbo. Chodź, Angie, muszę się ubrać. Zapraszam. Tu cały czas był ten wykres? Agniecha. Idę zmienić fryzurę. W ogóle idę zmienić look. Dzień dobry. O, dzień dobry. Kolejny pan przyszedł. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak pan czeka na policję, to my też kurwa stoimy pół godziny chyba, jak nie lepiej. O, to ta pani co w celach mówi. Właśnie, ja tutaj jestem, żeby bronić. Dzień dobry, jestem mecenasem. Ja tu mam jedną sprawę, ale że co, że pan tutaj chce się szkolić? Wiesz. Obstawiam, że mieliśmy za jakieś akty terroryzmu, ja tutaj jak najbardziej mogę się zeszkolić. No właśnie, mecenasie. Okej, to jak najbardziej mogę tutaj asystować. Dziękuję bardzo. Dobra. Za pozwolenie, fantastycznie. Ja to bym chciał porozmawiać z kimś tak, chociaż troszkę wyżej. Co pan chce? No kurczę. O, dzień dobry. Ja chcę pan porozmawiać z kimś wyżej, musimy pan powiedzieć, co chodzi. Pedro Erbeoni. Pokazać licencję, panie Pedro. Nie ma. Tak, dowód nie wiem, ostatnio była. Jeszcze nie była pieczątka naprawiona. Dobrze. U sędziego. Sprawdzaliśmy, więc dowód sędzie jakby co potwierdzi. Wiem. Wszystko w porządku. Broń palną przy sobie mamy? Nie. Oczywiście, że nie mamy. Natarka, a tutaj pan ze mną wchodzi jako aplikant. Dzień dobry. Jako aplikant. O ile można. Dokładnie, jako dzień dobry. Aplikant. No to na ten moment aplikanta nie możemy wpuścić. Bardzo proszę. Ja się nawet nie będę odzywał. Można mnie przeszukać oczywiście. Chciałbym w końcu się nauczyć czegoś porządnego. Nie mogę, panie Knuckles, niestety. Nie jestem pan Knuckles. Jak nie? Nie jestem. A pan myśli, że pan ubiór zmieni, ale twarzy pan nie zmieni. Krystian Podwieczorek. Witam, Dante Capela. Witam, panie Capela. Możemy zejść na dół? Nie możemy. Tylko pan Pedro wchodzi do... Dobra. Panie Pedro, proszę zainterweniować. Ja długo czeka. Damy radę, spokojnie. Już z gorszych rzeczy go... Oczywiście, jak najbardziej. Spokojnie. Panie Wieczorek, pan sobie poczeka tutaj na spokojnie. Usiądzie. Pod wieczorek. Ładnie przekręca mojego nazwiska. Proszę, szanujmy się jednak, jeżeli chodzi o rangę. Dobra, panie Pedro, przedem. Widzimy. Dobra. Nie. Jak nie, mówiłem, pan mam... Nie wchodzi. Panie pan Max. Zostanie pan aresztowany za chwilę. Ma pan 3 sekundy kiedy, na opuszczenie. Kiedyś panu zrobiłem komplement i dałem szejka. Czy moglibyśmy... Mam adwokata Max? Nie. Czy moglibyśmy jednak nie, się szanować? Nie wchodzi pan. Obiecuję, że nic nie zrobię. Jeżeli pan będzie aplikantem, jestem. Ja dostanę takie informacje. Jestem aplikantem. Od sędziego, to dobrze. Oczywiście. Panie Kuj, czy można by wykonać telefon do pana sędziego, że jestem aplikantem? Chwila, na ten moment nie mogę wpuścić. Ale ja naprawdę jestem aplikantem, panie Maksie. No to będzie pan. Niego. Zawiodłem się, panie Max.
A już w więzieniu. Trójce Doriana i resztę. Serio? Dostaliśmy terroryzm. Jadę na więzienie. Co Dorian? Dostałem 200 miesięcy, 60 koła. Potato? Nie wpuścili mnie. Już są w więzieniu. Chodźmy. Patrzcie, jak się wystroiłem. Żeby was reprezentować. I nawet nie wpuścili adwokatów. Czeka, jest zasada nowa, że do terroryzmu nie wpuszczają adwokatów. Taka naprawdę? Zasada, ustalili sobie, tak. Tak. Co witajem za chamy? W karetce było 9 bomb i Dia wszystko wziął. Wiem. A, i teraz są zarzuty na nim. Znaczy, nie wiem. O, wziął? Okej. Okay. No to właśnie. Ale... Ja cię sumę. No bo chodziło o to, że to była część planu też, tylko że oni znaleźli znaleźli te ambulanse. I pewnie Dia stwierdził, że po prostu je zbierze te bomby, nie? Tylko czemu on ich nie wyrzucił? No ja chciałem jako adwokat przyjść do was obronić, ale nie wpuścili mnie w ogóle na dół. A generalnie coś wyszło z tego? Jakieś plusy są, kurwa, z tego? Tak, mamy dokumenty. Informacja z pierwszej ręki. Będziemy mieli prywatną klinikę, bo ja uciekłem z tymi dokumentami i z kliniki będziemy mieli pewnie 30% stałego dochodu po prostu, więc cały czas będzie nam się kasa nabijała, więc to jest akurat... Więc to jest actually huge. To będzie naprawdę bardzo dużo pieniędzy, ale to wiadomo, z czasem przyjdzie, prawda? Co nie zmienia faktu, że jechanka jest z nimi, tak. Czekajcie, chodźcie, ustawcie się, zrobię fajne zdjęcie. Ja mogę oddawać pieniążki na pokrycie kosztów kierowców, jak na razie. Dawajcie foszka wszyscy. Fota. Dobra. Dobić szczura. Dobijemy szczurów i mogę umierać. Nie, Karbo, nie oparłeś się. Uciekamy z więzienia? No dobra, to co, PDW, nie ma co czekać, aż skończycie wyroki. Dobra, brawo, robiło wielce, teraz razem, Valorant, to my! Dobra. A ty, to jest jakiś czyjś samochód. Walić to, dawaj. Wie pan co, panie pastorze? Co? Ja nic nie robię. Teraz podwiozę, no. A, super. No to Miley za karę do bagaja. Powiem tak, fajny cynk do tego Dii. Było fajnie, uciekłem. A co z Dią? Wiadomo? No bomby przy nim znaleźli. Tak, ale nie wiadomo co dalej. Ja pierdzielę. Ja wiem, że on pojechał jakby szukać wytrychu, tylko byście już za blisko i nie mógł nigdzie odbić tych bomb. Bo nikt zas nie miał. No Dia przewalona. Jak przywieźć części, to zrobię się troszkę zabię, taniej, no. Jutro robię glow up. Tak, looku. Bardzo dzięki bardzo, hejka. Hejka. Czekaj. A pani Majlina, dyszkę mogę podbić.